Octavia to jeden z najbardziej popularnych samochodów z grupy Volkswagena. Nie dziwię się kompletnie. Samochód, który jest praktyczny, samochód, który jest idealny dla rodzin oraz jest idealny dla flot. No tak, ale czasem chcecie to także połączyć z waszymi aspiracjami wyścigowymi oraz rajdowymi. I właśnie do tego powstała Octavia RS. I w tym teście sprawdzimy, czy faktycznie jest w stanie połączyć wasze aspiracje włącznie z dużą pojemnością oraz praktycznością dla waszej rodziny. Zapraszam na test Octavii RS. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tej pięknej Octavii RS, ja przypomnę wam o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki waszemu zaangażowaniu i kliknięciu przycisku subskrybuj, my możemy także się rozwijać i pokazywać wam wasze wymarzone samochody także na tym kanale. Więc co, nie zapomnij o subskrypcji, a my już przechodzimy już do Octavii. Octavia to połączenie idealne, jeśli chodzi właśnie o praktyczność oraz także o aspiracje rajdowe, w szczególności właśnie jeśli chodzi o RS-a. Cztery generacje. Praktycznie już od początku samej linii Octavii były także dostępne modele usportowione właśnie spod literki RS. W szczególności właśnie także możemy spojrzeć na nasz egzemplarz. Egzemplarz, który jest wyposażony właśnie w pakiet stylistyczny oraz także pakiet mocowy właśnie z linii RS oraz ten niesamowity kolor. RS oczywiście także musi wyglądać, a wygląda w szczególności przez paletę kolorów, która jest dostępna. Jeśli chodzi o nasz samochód testowy, jest wyposażony w bardzo ładny, intensywny kolor niebieski, zwany Blue Racing, czyli tak zwana wyścigowa niebieska edycja. Mamy bardzo ładny, intensywny kolor. Dodatkowo możecie sobie wybrać inne kolory z palety, które też są naprawdę niczego sobie. Kolor, który możecie pamiętać z Fabii Monte Carlo, także jest dostępny, czyli Velvet Red. Albo na przykład z Enyaqa, także mamy tutaj dostępny Phoenix Orange. To są kolory, które naprawdę niesamowicie podkreślają linię tego samochodu oraz są naprawdę intensywne i są w stanie także wyróżnić was w tłumie. A najbardziej wyróżniający w tłumie na pewno będzie Mamba Green. Kolor, który nie wymaga dopłaty, jest standardowy dla RS-a i tylko i wyłącznie dla RS-a, tylko wtedy musicie się przyzwyczaić, że będziecie jeździć na co dzień praktycznie limonkowym samochodem. Octavia zawsze, jeśli chodzi o RS-a, nie była bardzo mocno agresywnie narysowana. Skoda zawsze tutaj stosowała te subtelne dodatki, które miały także pokazać, że jest to samochód usportowiony i tak samo jest w przypadku czwartej generacji. Zobaczcie, co tu się zmieniło. Ciemne wypełnienie kloszy, do tego czarny grill, który ma także pionowe czarne żeberka. Delikatny emblemat, jeśli chodzi o RS-a oraz dokładki w formie tutaj piano black, czy także tego dolnego splittera, ale niestety taki czeski Maxton także się tutaj pojawił. Bardzo fajna dolna warga, która jednak pokazuje tą lekką aerodynamikę tego samochodu. Co ważne, także tutaj jest prawdziwy przelot powietrza, który oczywiście rozbija powietrze i kieruje je w stronę dalszą samochodu. Warto na pewno zwrócić uwagę także na pewno na reflektory. Reflektory, które w Skodzie oczywiście są bardzo fajnym elementem, za który na pewno warto podać wszystkie możliwe kwoty. Skoda Crystal Light to są światła matrycowe, które mają niesamowitą rozdzielczość, bardzo dużą ilość mają diod, które są w stanie odpowiednio wyciemniać oczywiście tak swoje sekcje, żeby nie oślepiać kierowców z naprzeciwka, ale efekt jadąc sobie po prostu w nocy jest tak, jakbyście jechali w dzień. Światła jest naprawdę dosyć dużo. System działa naprawdę praktycznie bezbłędnie. Taniec tych świateł na drodze jest to coś niesamowitego i niepowtarzalnego, a każde oczywiście takie wyciemnienie oraz przyciemnienie, czy także doświetlenie odpowiednich słupów, jeśli chodzi o drogę, to jest oczywiście zadbanie o wasze bezpieczeństwo, co naprawdę Skoda robi niesamowicie dobrze. Wracając delikatnie do stylizacji, warto na pewno też powiedzieć o tym, że Skoda Octavia już w samej podstawie także jest naprawdę charakternie już
narysowana. Zobaczcie także na przetłoczenia maski, ile macie tutaj ostrych, dodatkowych kantów oraz linii. To wszystko takiego po prostu robi z tej Octavii taki bardzo fajny, przyjemnie bandycko narysowany samochód, co fajnie się udało właśnie także podkreślić, jeśli chodzi o RS-a. Czas na także koła. Koła, które oczywiście w RS-ie też muszą delikatnie pokazywać swoją zadziorność. Jeśli chodzi o nasz samochód, mamy tu 18-calowe felgi. W podstawowej wersji możecie także dopłacić sobie do 19-calowych felg za 2700 zł i one także delikatnie jeszcze lepiej wyglądają i optycznie także powiększają właśnie faktycznie samo koło, jeśli chodzi o Octavię. Ale nasz wzór jest naprawdę bardzo także fajny. Polakierowany w pełni w czerni, choć jak delikatnie słońce zaświeci, pokazuje to, że te koła są bardziej tak grafitowo wykończone i naprawdę bardzo dobrze to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o same ogumienie, także my mamy tutaj wyposażone opony Bridgestone, Turanzy w rozmiarze 225x45x R18. Dodatkowo zobaczcie, co także skrywa się w środku tej felgi. Pokazują tu się naprawdę bardzo fajne tarcze hamulcowe. 280 mm tarczy hamulcowej to już jest naprawdę bardzo fajna wartość, która pozwoli także ten samochód w miarę sensownie zatrzymać. No i zacisk. Zaciski polakierowane są oczywiście w tej wersji na czerwono. Są to czterotłoczkowe zaciski, nie są to żadne oczywiście sygnowane Brembo czy tak dalej, ale naprawdę potrafią tego RS-a bardzo fajnie i dosyć żwawo także zatrzymać w miejscu. A jak wspomnieliśmy już o kołach, to także wspomnijmy o rozstawie osi, który jak zawsze w Octavii jest większy od konkurencji. 2,68 rozstawu osi pozwoliło Czechom zrobić to, co oni uwielbiają robić z samochodami, czyli projektować je delikatnie większe od swoich braci, jeśli chodzi o właśnie o niemiecki rynek, czyli Volkswagena, Audi oraz oczywiście całej grupy Volkswagena. To właśnie się udało. Samochód ma rozmiar 4,7 metra, co pozwala być delikatnie większym od Passata, ale nie tak wielkim na przykład jak już Arteon. I to właśnie Skodę bardzo mocno wyróżnia, że zawsze jest delikatnie większa w swoim segmencie niż pozostali konkurenci. A jeśli chodzi o RS-a, nie macie zbytnio za dużo dokładnych elementów, także jakichś stylizacyjnych udziwnień. Tu jest dosyć prosto. Pojawiły się czarne słupki, pojawiły się czarne obramówki wokół okien i czarna płetwa rekina na dachu i czarne lusterka. To jest praktycznie wszystko, jeśli chodzi o boczną stylizację podkreślającą sportowość waszego samochodu. A nasza Skodunia jest także zglebiona. 1,5 cm jest niżej względem standardowej wersji, co pokazuje i co wygląda także o wiele lepiej. Ale Octavia to także jest praktyczność w innym wymiarze, bo nie tylko jest dostępna oczywiście w tym pięknie wyglądającym liftbacku, ale jest także dostępna także w kombi, więc możecie także wybrać sobie większą opcję, kiedy potrzebujecie na pewno jeszcze więcej przestrzeni bagażowej i jeszcze większego samochodu, bo RS właśnie występuje także jako kombiak. Ale szczerze powiedziawszy, najlepiej wygląda jako hatchback. Samochód, który jest narysowany dosyć bardzo nowocześnie, dosyć mocno przypomina droższe samochody z segmentu premium typu BMW czy Audi, w szczególności przez swoją długą tylną szybę oraz ten zadziorny tył, który jest dosyć dobrze narysowany. Zobaczcie, jak ładnie jest to wszystko wyciągnięte. Tylne światła też zostały bardzo ładnie, dynamicznie narysowane. Są to w pełni projekt oczywiście LED-owy, który także posiada dynamiczne, sekwencyjne kierunkowskazy oraz wszystkie światła są już tutaj zastosowane w technologii LED-owej. Wygląda to po prostu fenomenalnie, jeśli chodzi o wieczór. Więc tak naprawdę Octavia potrafi zrobić tutaj konkretną robotę. Do tego w pakiecie RS oczywiście mamy napisy w formie czarnego, już oczywiście wyciemnienia. Macie bardzo ładnie, nowocześnie narysowany i rozbity także napis Skoda oraz emblemat potwierdzający to, że jeździcie jednak tą bardziej usportowioną wersją RS. Przechodząc sobie delikatnie niżej do zderzaka, tutaj już mamy delikatnie gorzej to szczerze powiedziawszy zrobione. Co prawda mamy tutaj dwie końcówki układu wydechowego, które nie są fejkowe i naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Są w wersji czarnej dostępne lub w wersji chromowanej, tak jak w naszym przypadku, oraz zderzak, który nie posiada jakichkolwiek elementów aerodynamicznych. Tutaj troszeczkę mały minusik. No i kolejnym minusem na pewno, jeśli chodzi o RS-a, jest to, że kompletnie nie brzmi. A w tym miejscu miał być dźwięk wydechu RS-a, ale niestety musicie się posiłkować dźwiękiem z internetu, bo niestety sformatowałem kasę. A w tym miejscu pan operator chciał podłożyć dźwięk wydechu, bo trochę jednak jest to parodia. A nie? Dobra, jednak znalazłem dźwięk wydechu, więc posłuchajmy oryginału. Nie, nadal to brzmi jak odkurzacz.
No to jak już mamy stylizację zakończoną, to chodźcie, zobaczmy, jak z tą faktycznie nieskazitelną praktycznością. Praktyczność, jeśli chodzi o ten samochód, w tym przypadku macie pojemność bagażnika, uwaga, 600 litrów. Tak, 600 litrów praktycznie deklasuje wszystkie inne możliwe samochody konkurencji. Skoda, jak to Skoda, pokazuje, że jest w stanie tutaj zrobić oczywiście niemałe zamieszanie na rynku i pokazuje to, że możecie mieć ogromną przestrzeń także w takim oto samochodzie. Zakupy dla Octavii to żaden problem. Schowków, schoweczków oraz takich uchwytów, na przykład, żeby zahaczyć wasze torby, nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj po prostu duże zakupy dla dużej rodziny zmieszczą się bez żadnego problemu. 600 litrów, który jest naprawdę bardzo fajnie użyteczny. Do tego ta klapa, która się otwiera automatycznie, która jest w dodatku i nie kosztuje jakichś majątnych pieniędzy, to jest naprawdę bardzo fajny element. Ale z ciekawostek, nie można tu zapragnąć także Simply Cleveru. Pierwszy Simply Cleverem, który wyciągacie sobie tutaj za pomocą tego przycisku cargo, to są na przykład te dwa elementy plastikowe, za pomocą których możecie sobie, tak jak moją torbę, po prostu umiejscowić w jednym miejscu i nie, dzięki temu nie będzie kompletnie się przemieszczać po całym bagażniku. Bardzo fajny element. Do tego oczywiście macie tutaj tryliony haczyków oraz oświetlenie. Oświetlenie z lewej, jak i z prawej strony w formie dwóch punktów świetnych LED-owych. To jest naprawdę bardzo fajny element. Po prawej stronie pojawił się także sporej wielkości, to nawet nie jest haczyk, to już jest hak wielki na wasze torby i na wasze zakupy, więc tam jest w ogóle miejsca od groma. Pod podwójną podłogą znajduje się także koło dojazdowe, macie także system do oczywiście podniesienia waszego samochodu za pomocą lewarka oraz oczywiście siateczki. Siateczki w formie trzech sztuk, które możecie sobie naprawdę w tym bagażniku ładnie porozmieszczać i to wszystko jest po prostu idealnie zrobione. Gdyby wam jeszcze zabrakło pojemności bagażnika, możecie go jednym ruchem dosłownie powiększyć. Ciągnąc po prostu zacięgna. Z jednej strony, jak i z drugiej strony i w tym momencie znowu mamy deklasację. 1555 litrów pojemności bagażnika, więc niejedna firma będzie z tego zadowolona. No to czas na serducho naszego RS-a, a jeśli chodzi o RS-a, macie do wyboru praktycznie dwa silniki. Dwa silniki, tak naprawdę kiedyś były nawet trzy, bo w pewnym momencie Skoda miała chrapkę na to, żeby zrobić z RS-a samochód zelektryfikowany, ale dobrze, pomińmy ten temat, historia zamknięta. Jeśli chodzi o RS-a, aktualnie możecie dostać dwa silniki, silnik benzynowy oraz silnik diesla, praktycznie o dosyć podobnych mocach. Silnik benzynowy 245 koni, 370 Nm, 7 sekundy do pierwszej setki i napęd przedni tylko wyłącznie. Możecie to także mieć dostępne z automatem siedmiobiegowym DSG lub z sześciobiegowym manualem, tak dla większej frajdy i większej zabawy. Jeśli chodzi o diesla, tu już macie dwie opcje. Macie dwie opcje ze względu na to, że macie dwulitrowego diesla, 200-konnego o momencie obrotowym aż 400 N, które naprawdę bardzo fajnie pcha ten samochód. Co prawda jest delikatnie wolniejszy, bo okolice 7-6 sekundy do pierwszej setki. Oraz macie także bardzo fajny element, który niestety szkoda, że nie ma w wersji benzynowej, czyli napęd 4x4. Wtedy jesteście w stanie mieć okolice 7,1 sekundy do pierwszej setki i wtedy niestety diesel będzie naprawdę bardzo fajną opcją, bo macie właśnie ten napęd na 4, co jest jego małym wyróżnikiem. No dobra, ale silnik, który my tu mamy, to jest porządna benzyna. 245 koni, 370 Nm, nie mówi wam to już coś? Bardzo podobny silnik, dwulitrowy, TSI, bardzo często także występuje w Golfie R, Arteonie R, T-Roku R oraz jeszcze oczywiście w Seacie Cuprze i jeszcze paru innych modelach, oczywiście jeśli chodzi o gamę Volkswagena. Tak, to jest silnik bardzo dobry, bardzo udany, który znosi bardzo dużo. 245 koni, jeśli chodzi o Octavię, to tak naprawdę jest tylko początek. Faktycznie samochody, które wyjeżdżają z fabryki, legitymują się mocą 265 koni, po najczęściej po zmierzeniu już faktycznie na hamowni i momencie obrotowym też z delikatnym plusem okolice 380 Nm. Dlaczego jest to fajny silnik? 6,7 sekundy do pierwszej setki jesteście w stanie sobie bez problemu zrobić, co faktycznie udało nam się także zmierzyć.
No tak, ale kiedy chcecie jednak trochę więcej, to wtedy przychodzi bardzo fajna część tego samochodu, czyli chip tuning. Możliwy jest tutaj do zrobienia praktycznie od tak. Kiedy możecie jechać na hamownię, wtedy możecie wykrzesać z tego samochodu aż, uwaga, 350 koni bez większego problemu. Tak, ten silnik jest praktycznie identyczny względem oczywiście Golfa 8R oraz jeszcze paru innych właśnie wagów, które mają już na starcie 310 koni. To tutaj możecie praktycznie wykrzesać i jeszcze więcej mocy. 350 koni to jest naprawdę bardzo bezpieczna wartość, które ten silnik znosi i jest w stanie przyjąć. Co ważne, nie jest to 1:1 identyczny silnik względem na przykład Golfa GTI czy Golfa R, ze względu na to, że tutaj jest zastosowana inna turbosprężarka. Jest tu zastosowana turbosprężarka Garretta, a nie ESI, czyli tak naprawdę mamy inną turbosprężarkę, co nie zmienia faktu, że jesteście w stanie wykrzesać naprawdę dosyć dużo mocy, więc jeśli skończy Wam się chęć już na przykład na te 245 koni, które daje Wam Skoda, praktycznie jednym kliknięciem w komputer jesteście w stanie sobie tutaj wyklikać jakieś okolice 350 koni. A wnętrze zaczynamy od foteli. Foteli, które są naprawdę niesamowite, jeśli chodzi o RS-a. Wymagają dopłaty 15 tysięcy zł za pakiet RS Challenge Plus. Tak naprawdę wtedy dostajecie właśnie te oto piękne sportowe fotele, które są już naprawdę niesamowicie wygodne, mają bardzo dużo regulacji, są podgrzewane i praktycznie mają także masaż. I masaż jest dla kierowcy oraz dla pasażera, więc to jest naprawdę ogromny plus. Ale zobaczcie, jak one niesamowicie wyglądają. Fotele, które są naprawdę bardzo mocno kubełkowe. Mają także atest Ergo Active, czyli tak naprawdę są przystosowane do tego, żebyście podróżowali w nich długie dystanse i żeby Was także ciało nie bolało. Ale to wszystko jest także zasługa właśnie sportowego fotela. Zobaczcie na te boczki. Boczki, które są naprawdę bardzo mocno zaciśnione. Bardzo dobrze trzymają także ciało. Górna część fotela także jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bo jest naprawdę otulająca także Wasze barki. Zintegrowany zagłówek, piękne logo RS oraz ta przelotka na środku robią po prostu robotę. Pomiędzy macie także bardzo ładny materiał, który jest tak naprawdę alkantarą w takim bardzo ładnym wzorze w formie rombów, przeszyty także białą nitką oraz na środku pojawił się pasek z materiału, który udaje także karbon. To jest naprawdę bardzo fajny element. Co ciekawe, fotel sportowy także może być praktyczny, bo pojawił się tutaj Isofix. To jest także bardzo fajna domena Skody, że także na przednim fotelu możecie zastosować sobie foteliki dla Waszego dziecka, gdyby faktycznie Wasze dziecko było też takim rajdowym, oczywiście maluchem. Jeśli chodzi o siedzisko, także bardzo fajny element w formie tego, że możecie sobie manualnie także wydłużyć siedzisko, co zwiększa także komfort na dłuższych trasach, bo Wasze kolana są idealnie po prostu podparte. Brawo Skoda, bo te fotele są po prostu świetne. No i wnętrze, moi drodzy. Wnętrze, które jest już naprawdę znane, jeśli chodzi o Octavię. Jest ergonomiczne, bardzo dobrze wykonane i jest naprawdę przyjemne, bo same materiały, które są tutaj zastosowane, to naprawdę jest wysoka klasa i szczerze powiedziawszy w RS-ie są jeszcze lepsze. Zobaczcie na tą piękną alkantarę, która tutaj jest. Do tego w pakiecie macie, w tym RS Challenge macie do wyboru oczywiście przeszycia. Przeszycia w formie białej nitki lub czerwonej nitki, ale ta alkantara robi niesamowitą robotę. Do tego ten dekor, który jest tutaj oczywiście zwykłym tradycyjnym plastikiem, ale ma taką bardzo ładną hydrografikę, która przypomina właśnie karbon i po prostu to robi bardzo dobrą robotę. Do tego samo to wnętrze jest naprawdę ogromne, jest naprawdę tutaj bardzo dużo przestrzeni. Do tego te boczki, które są wykonane w bardzo ładnej formie, lekkie piano black oraz nowoczesne formy w formie klamek i alkantary naprawdę jest tutaj także sporo i to jest właśnie domena, jeśli chodzi o RS-a. Co mamy, jeśli chodzi o kierownicę i kierowcę? Mamy bardzo fajną, sportową kierownicę trójramienną, bo w tradycyjnej Octavii występuje jedynie dwuramienna kierownica, która nie ma tutaj tego słupka na środku, ale w RS-ie macie bardzo fajną kierownicę, którą już szczerze powiedziawszy znam, jeśli chodzi o Monte Carlo oraz właśnie Enyaqa, którego mieliśmy. Piękne logo RS macie na dole oraz ta kierownica jest bardzo dobrze wykonana. Ma bardzo mocno także tutaj pikowaną skórę, która jest troszeczkę taka w dotyku jak piłeczka golfowa. Jest bardzo przyjemna, dobrze leży w dłoni. Ogólnie ten projekt tej kierownicy jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Do tego plastikowe łopatki z tyłu do sterowania oczywiście skrzynią DSG oraz podstawowe rzeczy na kierownicy. Po lewej stronie macie multimedia, po prawej stronie macie zarządzanie komputerem pokładowym oraz tym, co jest tutaj także wyświetlane.
cyfrowy wyświetlacz, który jest znany w formie Virtual Cockpit już od dłuższego czasu. Tutaj macie po prostu kilka różnych widoków, które naprawdę są bardzo fajne i działa to naprawdę zacnie, bo możecie wyświetlić sobie tutaj mapę, możecie wyświetlić sobie tu asystentów do jazdy oraz konfigurować sobie poszczególne także pola, jeśli chodzi faktycznie o wyświetlanie. I to mi się podoba, bo po prostu możecie z tego samochodu zrobić to, co wy chcecie. Jesteście w stanie go dokonfigurować tak, żeby wam było także wygodnie. Przed oczami kierowcy także pojawił się za dopłatą chyba okolicy 2,5 tysiąca złotych. Macie także head-up display. Jest to zwykły, prosty head-up display. Nie jakiś super wirtualny, rozszerzonej rzeczywistości, ale tradycyjny, po prostu spełnia swoją rolę i to jest naprawdę bardzo fajny element. Dodatkowym elementem, który jest w Octavii, to jest także w naszym przypadku dokupiony pakiet wyciszenia i w tym momencie macie także podwójne szyby klejone, jeśli chodzi faktycznie o ten samochód. Do tego jeszcze dochodzi przednia podgrzewana szyba, którą aktywujecie sobie tutaj pod jednym przyciskiem klima. I w tym momencie macie tutaj przycisk do aktywacji podgrzewanej szyby, która jest zrobiona w technologii takiej, że jest zatopiona folia grzewcza właśnie pomiędzy także warstwy szkła. Na środku deski rozdzielczej mamy 10-calowy ekran z nowym systemem, bo w Octavii po lifcie już pojawił się ten sam system, co mieliśmy na przykład w Enyaqu. Bardzo fajny, intuicyjny, prosty system z możliwością także sterowania regulacją za pomocą tutaj tego suwaka i takich oczywiście jeszcze paru gestów za pomocą takiego przewijania. Jest także Android Auto w formie bezprzewodowej, które działa naprawdę bardzo dobrze i nie ma z nim żadnego oczywiście problemu i to wszystko działa. Macie także wszelakie statystyki, jest tutaj parę rzeczy, możecie tutaj sobie wszystko poustawiać, włącznie nawet z oświetleniem ambientowym, które rozciąga się tutaj po całej desce i wybrać sobie indywidualnie dosłownie kolory, czy wasze nastroje, tak jak zima, lato, race, indywidual i tak dalej, i tak dalej. Działa to naprawdę zacnie. Szczerze powiedziawszy, brakuje mi tylko tego, żeby ten ekran był chyba troszeczkę większy. Te pola tutaj są kompletnie niepotrzebne. Mógł być taki duży ekran, na przykład jak już jest zastosowany w Enyaqu. Ładowarka indukcyjna do waszego telefonu oraz złącza USB typu C, bo w całym samochodzie już są zastosowane wszędzie możliwe USB-C. Poniżej pojawił się golarka, trymer oraz jeszcze parę innych śmiesznych nazw. Jest jeszcze oczywiście na ten wybierek skrzyni biegów. Po prostu mamy wybierek za pomocą Shift by Wire. Jednym praktycznie ruchem sobie wybieramy oczywiście przełożenie. Kamera jest sensownej rozdzielczości, naprawdę działa wyjątkowo dobrze. Możecie sobie dokupić, jakby wam jeszcze to było za mało, kamerę 360 stopni. Ergonomia w tym samochodzie to jest bardzo fajny element, bo macie także podłokietnik. Podłokietnik, który jest w stanie się wysuwać, przesuwać oraz także podnosić oraz opuszczać. Jesteście w stanie sobie idealnie, ergonomicznie, praktycznie dostosować to do waszego ciała, do waszej postury, tak żeby wam było oczywiście także wygodnie. Dwa miejsca na kubeczki, mała roletka oraz także pod podłokietnikiem znalazło się miejsce na jakieś drobiazgi, na przykład portfel, kabel czy jakieś parę jeszcze innych drobiazgów. No dobra, to co? Sprawdzamy tył. No i tak wygląda wnętrze. Wnętrze z tyłu jest praktycznie idealną kopią tego, co znajdziecie z przodu. Nadal macie bardzo fajne fotele, bardzo także ergonomiczne wnętrze oraz także miliard schowków, Isofixów i innych rzeczy. Oczywiście z praktyczności. Nawet pojawił się tutaj haczyk na waszą kurtkę. I to jest właśnie za co bardzo lubię Skodę. To, że macie bardzo dobrze wykonane drzwi, to, że macie miękki podłokietnik, to, że macie tutaj także wnękę, która jest obita filcem i nie będzie tutaj nic kompletnie stukać. Do tego macie bardzo fajny patent na to, żeby wasz telefon schować sobie tutaj w kieszeńce. To jest oczywiście patent Simply Clever. Przechodząc sobie troszeczkę dalej, musicie niestety pokonać bardzo duży próg w formie tunelu, który jest naprawdę ogromny, szczerze powiedziawszy, ale skrywa naprawdę bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, trzystrefowa klimatyzacja także jest dodatkowo możliwa do dokupienia. Do tego macie trójstopniowo podgrzewane fotele skrajne i to jest bardzo fajny dodatek. Dwa porty USB-C, więc wasze dzieci nie będą kompletnie się kłócić o to, kto ma oczywiście ładować telefon, a jeśli byście chcieli naładować waszego laptopa czy jeszcze parę innych rzeczy, czeka na was tutaj gniazdko 230 V o mocy 150 W, więc spokojnie możecie tutaj naprawdę fajnego laptopa także napędzić. Jeśli chodzi o fotele, ergonomię, jest tu bardzo przyjemnie. Zobaczcie, ile mam miejsca na nogi, ale to w końcu jest Skoda, co ja będę tu wam mówił. Miejsca mam ogrom. Miejsca nad głową także mam bez problemu. Jestem w stanie tu naprawdę komfortowo sobie się odprężyć i wygodnie podróżować. Do tego jeszcze pojawił się podłokietnik, który jest także bardzo duży i także mięciutki.
dwa miejsca na kubeczki oraz jeszcze dodatkowo przejście na narty, więc tak naprawdę w Alpy nawet możecie jechać waszym sportowym hot hatchem w formie Octavii i przewozić także cztery osoby i narty, więc no co tu by mówić, Skoda potrafi robić praktyczne samochody. No dobra, to w końcu czas pojeździć tym pięknym sportową limuzyną, która faktycznie ma dostarczyć wam trochę emocji i wrażeń z jazdy. No i faktycznie sobie od tego zacznijmy. A wrażenia z jazdy najczęściej w samochodach powoduje to, że macie naprawdę do zdania, jeśli chodzi o zawieszenie. I tutaj warto pochwalić Octavię. Octavia ma dosyć proste zawieszenie, wielowahaczowe z tyłu, oczywiście kolumna McPherson'a z przodu, ale w RS-ie jest obniżone. Obniżone o 1,5 cm i to robi robotę. Samochód jest bardziej responsywny, samochód jest także bardziej sztywny i to czuć. Układ kierowniczy do tego także jest dosyć dobry dobrany, bo połączenie także progresywnego układu kierowniczego, czyli o zmiennej charakterystyce, włącznie także z układem DCC, który wyłącznie w trybie sportowym także zmienia ten samochód jego charakter, jest bardzo fajne. Samochód bardzo dobrze wybiera nierówności, nie czujecie większości z nich, ale daje wam takie poczucie dozy frajdy i dozy takiej bezpieczeństwa, jeśli chodzi o jazdę, ale także wrażeń sportowych i emocji także jest w stanie dostarczyć sporo. Układ zawieszenia jest naprawdę precyzyjny w połączeniu także właśnie z układem kierownicy. Dwa zakręty, bardzo fajnie się ten samochód słucha kierownicy, także dobrze słucha się nogi oraz macie po prostu bardzo dobrze wyprofilowane fotele, które po prostu też to wszystko potęgują. Zawieszenie w Octavii jest naprawdę bardzo dobrym majstersztykiem, ale to już znamy od dłuższego czasu, bo po prostu zawieszenie DCC jest naprawdę wyjątkowo dobrze zestrojone. Zawieszenie to nie wszystko oczywiście, mamy także silnik. Silnik, który ma także odpowiednie pokłady mocy. Kiedy naciśniecie pedał przyspieszenia, on nie będzie miał problemu, żeby przyspieszyć. Hop! Bardzo fajnie się ten samochód zbiera. Dwulitrowy silnik TFSI jest naprawdę ze sporym pokładem mocy. Macie 245 koni, 6,7 sekundy do pierwszej setki. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik i responsywność tego silnika jest bardzo fajna. Elastyczność. Słyszycie także tą turbinę, kiedy w pewnym momencie zaczyna zasysać i tłoczyć to powietrze świeże do, oczywiście do cylindrów, po to, żebyście wy mogli się także pocieszyć. Małą wadą? Niestety syntezator dźwięku w trybie sport, który... teraz w tym momencie. To jest taka dosłownie V6, jak nie V8, ale szczerze powiedziawszy, kiedy wydech nie robi niczego więcej oprócz takiego wsiu, no to to jest nawet w stanie wam dostarczyć troszeczkę, szczerze powiedziawszy, więcej emocji. Ale sam silnik to jest nie tylko oczywiście wszystko. Połączenie jest to także z siedmiobiegową skrzynią DSG, która ma swoją wadę. Wadę po prostu, kiedy jedziecie w trybie normal, ona sobie delikatnie zrzuci wszystkie obroty, jedziecie sobie 50-60 na godzinę. Uwaga, naciskacie, bo chcecie wyprzedzić. O! Dopiero teraz, w tym momencie skrzynia postanowiła zrzucić 2 albo 3 biegi. Niestety ma horrendalnego laga i to jest wada Skody Octavii, która się przejawia już od 2 generacji i niestety nadal tego po prostu nie poprawiono. Ale da się temu oczywiście zaradzić. Kiedy jesteście w trybie sport albo w trybie normal, wystarczy, że po prostu przytrzymacie lewą łopatkę minusową. Uwaga, pyk! Samochód zrzucił sobie na drugi bieg i był gotowy dosłownie do ataku. I to jest bardzo fajny element, który możecie wykorzystywać sobie wtedy, kiedy chcecie po prostu wyprzedzić jakikolwiek pojazd. Przytrzymujecie łopatkę, dwójka, ogień! I samochód jest gotowy. I tak można się także dogadywać z tą skrzynią. Po to macie tej łopatki, po to jest skrzynia także tak niesamowicie responsywna, jeśli chodzi o zmiany tych biegów. Te dwa sprzęgła naprawdę robią robotę, jeśli chodzi oczywiście o Volkswagena, że warto oczywiście z tego korzystać. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny feature, ale także oczywiście oprócz samego prędkości silnika trzeba to także potrafić oczywiście też zatrzymać. A zatrzymywanie w Octavii także jest naprawdę bardzo na dobrym poziomie. Szczerze powiedziawszy, hamulce 280 mm z przodu jest całkiem, całkiem nieźle. Oczywiście można by tu zrobić jeszcze lekki upgrade, żeby ten samochód się lepiej zatrzymywał. Ale jak na fabryczne hamulce i połączenie tego z mocą jest w miarę sensownie i to nawet, szczerze powiedziawszy, na plus, jeśli chodzi o Skodę. Ale także mamy to wszystko po prostu ładnie ze sobą, tak po niemiecku, szczerze powiedziawszy, te wszystkie klocki poskładane. Poskładane także oczywiście z ekonomiką,
z wnętrzem, z jakością oraz z tym, co Skoda zawsze potrafiła także zaoferować, czyli ergonomią wnętrza i wszystkich możliwych przycisków. I to jest właśnie clue, jeśli chodzi o Octavię. Fotele niesamowite, silnik bardzo dobry, skrzynia trochę oczywiście z małymi wadami, ale naprawdę całkiem niezła. Do tego wygłuszenie jest naprawdę na sensownym w miarę poziomie i to sobie szczerze powiedziawszy cenię. I połączenie tego, że macie duży samochód oraz połączenie tego, że macie naprawdę responsywny samochód, bo po prostu wystarczy, że naciśniecie ten pedał przyspieszenia i ten samochód wyrywa, a ma 245 koni, a może mieć nawet i 350, bo tak, silnik, który jest tutaj zamontowany, jest niesamowicie mocno po prostu rozwojowy i to jest niesamowite, jeśli chodzi właśnie o tą czeską Skodę. Jeśli chodzi o spalanie i zużycie paliwa, to warto także wspomnieć, bo jest w miarę na sensownym poziomie. Jeśli chodzi o trasę, robi niesamowicie niskie wyniki. No i tak, moi drodzy, wygląda życie z RS-em, czyli tak naprawdę niewielka ilość potrzebnego paliwa. Jeśli chodzi o trasę Warszawa-Łódź, macie naprawdę niesamowicie dobre wyniki. 6,5 litra spalonego paliwa raptem na taką trasę, gdzie żeśmy jednak pędzili sobie spokojnie faktycznie te 130-140 km na godzinę. I to jest najfajniejsze, że ten samochód przy takich prędkościach faktycznie pali okolice 6 do 7, maksymalnie 8 litrów, to jest wszystko, co połknie Wam RS, więc... A jeśli chodzi o miasto i chodzi o takie zabawy, okolice 9 litrów musicie przygotować po to, żeby się także pobawić tym samochodem. Delikatnie poza miastem, a kiedy zaczniecie już łoić tak totalnie ten samochód, sprawdzać jego wartości oraz także jeździć na przykład po track dayach, do czego ten samochód też się oczywiście w jakiejś formie nadaje, no to okolice 11, maksymalnie do 15 litrów średniego spalania. Nie jest źle jak na 2 litry. Ale najgorszą wadą, jeśli chodzi o ten samochód, niestety jest to, że kiedy dodacie mu mocy, dodacie mu oczywiście wszystkiego, co jest możliwe, to niestety się okazuje, że to jest tylko i wyłącznie przednia napędówka. Oczywiście w normalne, ciepłe dni nie ma problemów większych z trakcją, ale kiedy zaczyna przychodzić delikatnie już woda, delikatnie mokry asfalt, niestety mielenie przez dwa pierwsze biegi jest dosyć duże i w trybie launch control musicie się przygotować też na to, że jednak pierwszy i drugi bieg maksymalnie to jest niestety delikatne palenie laka. No i tak oto, moi drodzy, widzimy się 2 miesiące później od nagrania tego materiału. Niestety ktoś zapomniał skopiować materiału i sformatował kartę, a tym bardziej to byłem ja. No niestety, zdarza się, więc w tym momencie dogrywam Wam tą piękną końcówkę, bo w końcu też RS-a trzeba także podsumować. Co prawda mam inną Skodę za plecami, którą zobaczycie za kilka miesięcy, ale to nie zmienia faktu. Octavia RS tak naprawdę jest bardzo fajnym samochodem, dającym Wam bardzo dużo emocji z jazdy oraz dostarcza także Wam tej praktyczności, której oczekujecie od Octavii. Duży, pojemny bagażnik, świetnie wykonane wnętrze oraz także przemyślenie tego samochodu jest naprawdę na niesamowitym, dobrym poziomie. To wszystko łączy się także z ceną oraz także z charakterystyką, jaką daje Wam RS, czyli dobrego prowadzenia oraz tych emocji, które faktycznie jest Wam w stanie dostarczyć ten 245-konny silnik, który jest także bardzo fajną bazą rozwojową. Ceny? Egzemplarz, który żeście widzieli w filmie, jest naprawdę świetnie wyceniony. 190 tysięcy złotych za bardzo dobrze wyposażony egzemplarz Octavii RS. To jest świetna cena, jedna z niższych tak naprawdę na rynku za takie warm hatche, hot hatche, szczerze powiedziawszy. Cena za diesla musicie przygotować okolice 210 tysięcy złotych, ale wtedy macie już diesla z napędem 4x4, który myślę też będzie świetnym wyborem i jest także dostępny właśnie w kombi, gdzie możecie mieć jeszcze więcej tej praktyczności. Świetny samochód i po 2 miesiącach uważam, że naprawdę Octavia RS jest takim rodzynkiem na rynku, że potrafi naprawdę sporo namieszać, w szczególności swoją ceną, która po prostu rozwala konkurencję. No i tak oto, moi drodzy, wygląda Octavia RS. Jeden z fajniejszych samochodów, które naprawdę warto wziąć pod uwagę zakupu fajnego samochodu typu hot hatch, warm hatch, który będzie także na pewno praktyczny, więc to na pewno zwróćcie na taką Skodę Octavia RS na pewno uwagę. Jeśli chodzi o materiały, no to tak jak widzicie, Skoda Karoq także pojawi się w przyszłości na naszym kanale, dokładnie w 3 różnych egzemplarzach, więc możecie mieć już takie delikatne przecieki. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Przypominam także o subskrypcji kanału Motookiem, bo dzięki właśnie takim subskrypcjom jak Wasze, my możemy powiększać nasz kanał oraz pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody na tym kanale i takie
samochody, jakie oczywiście Was interesują, więc co? Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału. Dwa inne filmy teraz w tym momencie Wam się wyświetlają, także na miły wieczór, a ja już się z Wami żegnam. Dzięki, cześć, hej!